Jak poszły matury? Lepiej być nie mogło, była lalka, nie chciałem dziadów, więc jestem szczęśliwy. Ja też również bardzo zadowolony z opcji napisania o lalce, bo na to byłem najbardziej przygotowany. I teraz rozumiem, że mam zabrać mikrofon, tak? Nie dacie mi wytchnienia? Dobra. Tegoroczni maturzyści zmierzyli się między innymi z tematem dotyczących ambicji, czy ułatwiałem drogę do celu. To było na podstawie lalki Bolesława Prusa. Drugi temat natomiast odnosił się do motywu miasta i tutaj, jako tekst źródłowy, maturzyści mieli tekst Reymonta. Maturzyści mieli również do wyboru trzeci temat, a była to tradycyjnie analiza interpretacyjna wiersza. Którego autora nie pamiętam, bo nawet nie patrzyłem na ten temat, bo nie lubię tego robić. Panią, jak poszedł egzamin? Bardzo dobrze, obie jesteśmy zadowolone. Zaskoczone tematami, czy nie? Ani trochę. Nie, nie, wszystko po naszej myśli. Tak. Jutro matematyka, jakie nastawienie? Bojowe, pozytywne. A panu, jak poszły matury? Bardzo dobrze. Temat zaskoczony, czy nie? Zaskoczył mnie. Zaskoczone tematem, czy niekoniecznie? Kuba, przestań. Ale jestem bardzo, wiesz, tutaj teraz natarczywy, tak czy nie? Jaki temat? Spodziewałam się lalki, więc w sumie dobrze się przygotowałam z lalki, więc myślę, że będzie git. Bardziej mnie zaskoczyło czytanie ze zrozumieniem. Czyli tak jak ja, nie jesteś zaskoczona. Ja swoją drogą nie chciałem dziadów i jestem szczęśliwy, bo była lalka. Ja też. Jak pani poszła matura? No, moim zdaniem rozprawkowy temat był bardzo fajny, przyjemny, ale czytanie ze zrozumieniem było moim zdaniem trudniejsze niż na próbnych. A który temat pisałaś? Lalkę czy lalkę. Ten związany z miastem? Lalka, pierwszy temat. Jutro matematyka, jak nastawienie przed kolejnym egzaminem? No matematyka podstawowa, no nie będzie źle, gorzej z rozszerzoną, ale to już dopiero w następnym tygodniu. Jak się czujesz po tym dzisiejszym egzaminie maturalnym? Jak po egzaminie maturalnym, po 3 godzinach prawie siedzenia. Jest okej, okay. Nie było najgorzej. A powiedz mi, według ciebie egzamin był trudny czy łatwy w porównaniu z egzaminem próbnym? I czy zauważyłeś jakieś takie udogodnienia ze strony CKS związane z tym, że mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące z nauką zdalną i ten egzamin miał być łatwiejszy? Szczerze, nie widzę jakiejś specjalnej różnicy, aczkolwiek czytanie ze zrozumieniem wydało mi się troszeczkę łatwiejsze. Bynajmniej zacząłem pisać od rozprawki, bo jednak wiadomo, że się rozpisałem za bardzo i chciałem troszkę ładniej napisać, żeby się dało rozczytać. I po takim czasie się dopiero zorientowałem, że tak w zasadzie to czytanie by trzeba zrobić i machnąłem to szybciej niż się spodziewałem tak naprawdę. A dzień dobry panie Adamie. Zaskoczony pan lalką? Powiem szczerze, niespecjalnie. Ponieważ spodziewałem się, że jak nie było jej chociażby rok temu, to może się pojawić dzisiaj. Egzamin, którego najbardziej się obawiasz spośród tych, które zdajesz? Zdecydowanie rozszerzenie z fizyki. Jako tak chyba najcięższy przedmiot i wymagający najwięcej przygotowań. No to nie zabieramy czasu, odpoczywaj, przygotowuj się do fizyki. Wzajemnie.